Survival, znaczy wróć. Savoir Vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami. Film rysunkowy. Kobieta i mężczyzna trzymają w rękach tablicę z tytułem filmu. Społeczeństwo składa się z osób. Na ekranie pojawiają się kolejno. Chłopiec z brązowymi włosami i w brązowym swetrze oraz starsza kobieta w różowej sukience. Kulturysta podnoszący hantle i ciemnowłosa piękność w stroju kąpielowym. Żołnierz celujący karabinem i mężczyzna w okularach z globusem w ręku. Szczupła kobieta w czerwonej sukience i otyły łysy mężczyzna z kubkiem w dłoni. Dziewczynka o czarnych włosach machająca ręką i mężczyzna ze specjalną protezą nogi dla biegaczy. Babcia podpierająca się laską i młody chłopak na wózku inwalidzkim. Grupka migających osób i rodzice trzymający się za uszy, gdy ich córka gra na flecie. A osoby są różne. Są niscy i wysocy. Blondyni i szatyni. Ci ze wzrokiem jastrzębia i ci, co od urodzenia noszą okulary. Są też szczupli i nieszczupli. Z nogami lub nogą. Na nogach lub na wózkach. Głusi i tacy, co im słoń na ucho nadepnął. Słowem, jesteśmy różni. Niekiedy ta różnorodność może być źródłem obaw przy bezpośrednich kontaktach. Chłopak drapie się po głowie. Obok niego napis "do widzenia" z dużym znakiem zapytania. Czy można pożegnać osobę niewidomą zwrotem "do widzenia"? Czy wypada znajomych głuchych pytać, co słychać? Dziewczyna zastanawia się, pocierając brodę dłonią. Obok niej napis "co słychać" i duży znak zapytania. Oto kilka złotych porad na wszelki wypadek. Niewidomi i słabowidzący. Na ekranie duży napis "niewidomi i słabowidzący". Pod napisem kobieta z białą laską i psem przewodnikiem. Oczywiście, że możesz powiedzieć "do widzenia". Nie ma specjalnego języka komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami. Do widzenia, do zobaczenia. Widziałaś się ostatnio z Martą? To zwroty zupełnie naturalne dla osób niewidomych i słabowidzących. Pewne specjalne zasady obowiązują, jeśli będziesz chciał pomóc osobie niewidomej. Na ekranie napis "jak pomagać osobom niewidomym". Przede wszystkim zapytaj, czy pomoc jest potrzebna. Młoda kobieta stoi naprzeciw niewidomego mężczyzny i pyta, czy potrzebuje pan pomocy? I nie czuj się źle, jeśli spotkasz się z odmową. Nigdy nie łap bez zgody pod rękę czy za białą laskę. Sekwencja ujęć. Smutny mężczyzna drapie się po głowie. Dziewczyna z protezą nogi podchodzi i łapie bez ostrzeżenia niewidomą kobietę za łokieć. Niewidoma kobieta podchodzi do dziewczyny z protezą nogi i sama łapie ją za łokieć. Jeśli osoba niewidoma będzie chciała skorzystać z twojej pomocy, sama złapie cię za ramię i pozwoli poprowadzić. Uprzedzaj wówczas o przeszkodach. Dziewczyna z protezą prowadzi niewidomą kobietę. Zatrzymują się obie przed schodami, krawężnikiem i kałużą. Uwaga, schody! Krawężnik. Kałuża. Na przystanku podejdź i zapytaj, czy osoba potrzebuje pomocy. Młody chłopak podchodzi na przystanku do niewidomego mężczyzny i proponuje pomoc. Potem prowadzi mężczyznę do drzwi autobusu. Ustalenie numeru autobusu i odnalezienie drzwi może być trudne. Jeśli trzeba, odprowadź osobę niewidomą do drzwi pojazdu. Gdy wskazujesz drogę, unikaj zwrotów "tam" czy "tu". Niewidoma dziewczyna pyta o drogę chłopaka. Szukaj punktów charakterystycznych. Podawaj odległości. Wskazuj elementy, które może zlokalizować osoba niewidoma. Na przykład 50 metrów stąd jest skrzyżowanie ze światłami. Widok na miasto z góry. Czerwona linia przesuwa się po chodniku i przez jezdnię, wskazując drogę dojścia do przystanku. Za skrzyżowaniem proszę skręcić w prawo. 30 metrów od skrzyżowania jest przystanek autobusu. Wiata przystankowa stoi przy samym chodniku. Gdy spotykasz się z osobą niewidomą w restauracji, przeczytaj kartę dań razem z cenami. Dwie kobiety przy stoliku w restauracji. Jedna z nich jest niewidoma. Widząca kobieta czyta kartę dań. Gdy obsługa poda jedzenie, pomocne będzie, jeśli opowiesz, gdzie na talerzu jest kotlet, a gdzie buraczki. Po lewej stronie talerza leży kotlet, po prawej ziemniaki i buraczki.
Na obwodzie talerza pojawiają się cyfry jak na zegarze. Obok nich napisy kotlet na godzinie 9, buraczki na godzinie 5. I pamiętaj, nie głaszczemy pieska. Osoby poruszające się na wózkach, osoby o ograniczonej mobilności. Wózek jest przestrzenią osobistą. Sekwencja ujęć. Mężczyzna siada na wózku. Kobieta opiera się o wózek. Dziecko łapie za rączkę wózka. Kobiety robiące selfie wieszają torebkę na wózku. Turyści kładą walizkę na kolanach osoby na wózku. Dlatego nie siadaj na wózku. Nie opieraj się o wózek. Nie dotykaj i nie przesuwaj bez zgody właściciela. Torebki też nie wieszaj na wózku. Walizki też nie. Podczas rozmowy dobrze jest stać w pewnej odległości. Mężczyzna bez ręki stoi w pewnej odległości od mężczyzny na wózku. Tak byś ty nie patrzył na rozmówcę z góry i by rozmówca nie musiał zadzierać do góry głowy. Jeśli masz pod ręką krzesło, to możesz na nim usiąść. Kobieta siedzi na stołku, rozmawiając z osobą na wózku. Nie stawaj też za plecami osoby na wózku, gdy rozmawiacie. Ciągłe odwracanie głowy jest bardzo niewygodne. Mężczyzna bez ręki stoi za mężczyzną na wózku i próbuje rozmawiać, ale mężczyzna na wózku ciągle ucieka. Jeśli chcesz pomóc, to zapytaj jak. Nigdy nie popychaj wózka bez zgody właściciela. Osoby na wózkach często wykonują tak zwany balans. Mężczyzna na wózku wykonuje balans. Utrzymuje równowagę stojąc na tylnych kółkach wózka, czyli unoszą przednie kółka wózka. Jeśli ruszysz wózkiem w takim momencie, możesz spowodować upadek. Widok na parking z góry. Ktoś parkuje na środku miejsca dla osób z niepełnosprawnością, po czym przestawia auto, stając na krawędzi tego miejsca. Pamiętaj też, że koperty parkingowe są szerokie dlatego, żeby osoba na wózku miała miejsce na wysiadanie i wsiadanie. Nie parkuj na kopertach autem. Połową auta? Też nie. Tak, też nie. No i nie bój się mówić, chodź, idziemy, do osoby na wózku. Nie ma specjalnego języka komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się o kulach chodzenie i stanie jest trudne. Ustępuj miejsca w autobusie, przepuszczaj w kolejce, bądź wyrozumiały. Głusi. W kontaktach z osobami głuchymi dbaj o to, by twoja twarz była stale widoczna dla rozmówcy. Sekwencja ujęć. Rozmawiający mężczyźni. Chłopak stoi na tle dużego okna i rozmawia z głuchym mężczyzną. Nie zasłaniaj ust. Nie odwracaj głowy. Unikaj źródeł intensywnego światła za swoimi plecami. Kontakt wzrokowy jest dla osób głuchych ważny. Głucha dziewczyna i słyszący chłopak rozmawiają, pisząc do siebie na telefonie. Nie przejmuj się, że nie znasz języka migowego. Do prostej komunikacji korzystaj z pisania na kartce czy smartfonie. Pamiętaj jednak, że sprawy bardziej skomplikowane, jak spotkanie u notariusza czy rozprawa w sądzie, wymagają obecności tłumacza języka migowego. Gdy w rozmowie bierze udział tłumacz, pamiętaj, że rozmawiasz z osobą głuchą, a nie tłumaczem. Gabinet lekarski. Za biurkiem lekarz. Na biurku ekran komputera, a na nim tłumacz języka migowego. Po drugiej stronie biurka kobieta z dzieckiem. Pojawia się napis „Okład z liścia sałaty pomoże”. Mów bezpośrednio do głuchego rozmówcy. Jeśli potrzebujesz zwrócić uwagę osoby głuchej, pomachaj tak, by nawiązać kontakt wzrokowy. Grupka głuchych rozmawia ze sobą. Stojąca dalej kobieta macha, by zwrócić ich uwagę. Gdy jej się nie udaje, stuka w ramię jednego z rozmawiających głuchych. Jeśli machanie nie pomaga, podejdź i delikatnie dotknij jej ramienia. PS. Osoby głuche nie lubią określenia głuchoniemy. Nie używaj go. Słabo słyszący. Dla osób słabo słyszących kontakt wzrokowy i dobra widoczność twarzy rozmówcy jest tak samo ważna jak dla osób głuchych. Jeśli masz taką możliwość, to zadbaj, by w pomieszczeniu, w którym będziesz rozmawiać z osobą słabo słyszącą, panowała cisza i nie było dużego pogłosu. Dwóch mężczyzn siedzi przy stole, za nimi okna z długimi zasłonami. Osoby w spektrum autyzmu.
Hałas jest główną barierą dla osób w spektrum autyzmu. Grupa rozbawionych i tańczących osób. Dbaj o ciszę i spokój podczas spotkań. Unikaj źródeł hałasu i silnych bodźców wzrokowych. Nie dziw się, gdy osoba w spektrum autyzmu będzie podskakiwać lub chodzić w kółko w czasie rozmowy. Mężczyzna podskakuje podczas rozmowy z kobietą. To tylko samoregulacja emocji.